przede wszystkim w imieniu pacjentów chorych na białaczka i na nowotwory krwi dziękuję za to wyróżnienie w kapitule. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 4 lata temu, kiedy działalność rozpoczynała w Polsce Fundacja DKMS, dawców było kilkadziesiąt tysięcy. Dzisiaj ich jest 400 tysięcy i Polska jest na 3. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczebność zasobów potencjalnych dawców szpiku. To dużo i mało. U naszych zachodnich sąsiadów tych dawców jest 4,5 miliona, więc mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Natomiast dzięki działalności Fundacji DKMS Polska, ale również pozostałych baz dawców szpiku, w zeszłym roku 50% polskich pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego miało przeszczep od dawcy polskiego. Więc w porównaniu z tym, co było kilka lat temu, kiedy to było 15%, naprawdę jest duży postęp, ale mamy wspólnie wszyscy dużo do zrobienia, więc ja traktuję to wyróżnienie jako wyzwanie, jak również motywację do naszej ciężkiej dalszej pracy. Dziękuję.